Jakie dla Państwa ma znaczenie jakość i bezpieczeństwo produkowanych taśm przenośnikowych? Conbelt jest firmą, która powstała na bazie myśli polskiej inżynierii 30 lat temu w Bytomiu w Łagiewnikach. I jest to odpowiedź na ówczesne potrzeby górnictwa podziemnego. Od tamtej pory nieprzerwanie produkujemy taśmy dla górnictwa i cały czas wraz z rozwojem górnictwa my również się rozwijamy. Mamy swój wielki udział w rozwoju zakresu bezpieczeństwa stosowania taśm w górnictwie podziemnym. Jakość jest dla nas czymś standardowym, czymś, co wiąże się na co dzień z pracą na każdym etapie wykonywania taśmy, począwszy od badania surowców, poprzez każdy etap produkcji taśmy, a skończywszy na wyrobie gotowym. W tym celu, właśnie tutaj jesteśmy w najnowocześniejszym, w mojej ocenie, laboratorium, wyposażonym w każdy sprzęt, który jest niezbędny do badania parametrów ważnych dla bezpieczeństwa taśm w górnictwie. Oprócz tego, jakby mając na względzie i jakość i powtarzalność naszych wyrobów, zainwestowaliśmy w linię kalandrowania, która z ogromną precyzją pozwala nam na produkcję taśm. Jakiś czas temu pojawiły się zarzuty, że taśmy Conbelta mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Jak Państwo możecie się odnieść do tych zarzutów? Zarzuty te są zupełnie bezpodstawne. Jest to wynik nieetycznego zachowania konkurencji, która wykorzystując informacje, manipulując tymi informacjami, doprowadziła do podważenia naszego wyrobu i podważenia naszej marki. My w odzewie na te kłamstwa zorganizowaliśmy audyt przeprowadzony przez jednostki wewnętrzne kopalń, które stwierdziły, że nasze taśmy nie stanowią zagrożenia dla górnictwa. Oprócz tego, dla wzmocnienia tej opinii, poddaliśmy również nasze taśmy badaniom w jednostkach certyfikujących, czyli w Głównym Instytucie Górnictwa oraz na Politechnice Wrocławskiej, które tylko tę opinię wzmocniły. Czego dotyczą niespójności w obowiązujących przepisach dotyczących jakości i bezpieczeństwa taśm przenośnikowych? Chodzi o rozbieżności zawarte w zapisach, wymaganiach w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym dopuszczania wyrobów do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, a w wymaganiach norm europejskich, które są zharmonizowane z dyrektywą unijną. Taśma jako jeden z elementów przenośnika taśmowego podlega dyrektywie maszynowej i dyrektywie ATEX, a zgodnie z tym, że jesteśmy krajem członkowskim, nasze oferowane produkty powinny spełniać wymagania dyrektyw. W rozporządzeniu Rady Ministrów są wymienione wymagania, wynikowość dla taśm, natomiast norma dotycząca wymagań bezpieczeństwa dla taśm pracujących w podziemnych zakładach górniczych przywołuje normy badawcze, które są zharmonizowane z dyrektywą, są aktualne i ciągle podlegają ciągłemu procesowi nowelizacji, ciągłemu procesowi doskonalenia, dostosowywania do realiów pracy taśmy w podziemnych zakładach górniczych. Jeśli chodzi o polskie przepisy, to właśnie przygotowywane są zmiany w tych przepisach. Co one oznaczają dla producentów taśm przenośnikowych? Zmiany zapisów rozporządzenia Rady Ministrów trwają już od kilku lat. W zeszłym roku również był przeprowadzony proces legislacji obecnych zapisów. My jako jeden z producentów taśm przenośnikowych zostaliśmy
wzięliśmy udział w konsultacji tych zapisów. W pierwszym etapie złożyliśmy pismo, w którym opiniowaliśmy ewentualne zmiany. Natomiast w drugim etapie razem z innymi producentami taśm oraz z przedstawicielami jednostek badawczych spotkaliśmy się w Wyższym Urzędzie Górniczym i dyskutowaliśmy na temat zmian, które należy wprowadzić w tych zapisach. Mam nadzieję, że wymagania zawarte w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów uwzględnią wymagania zawarte w normach europejskich, będą kompatybilne, ujednolicone z tymi normami. Bo tylko w taki sposób, stosując taką ścieżkę oceny bezpieczeństwa, tak dobrze sprecyzowaną, można podjąć świadomą decyzję o tym, że taśma powinna, może być stosowana w podziemnych wyrobiskach, bądź też nie powinna być dopuszczona do stosowania. Ta obecna forma rozporządzenia Rady Ministrów, gdzie nie są sprecyzowane te metody badawcze, pozostawia dużą furtkę do nadinterpretacji, do błędów przy ocenie wyników badań, a także może prowadzić do niewłaściwego zastosowania danej metody i później zestawienia ją z danym wynikiem badań.